Lukarna Wole Oko jest bardzo nietypową konstrukcją. Kombi blok Wole Oko realizuje konstrukcję wolego oka w oparciu o przednią krążynę oraz układ krokwiowy. Prezentowany kombi blok posiada stałą proporcję wysokości do długości pierwszej krążyny, wynoszącą 1:5, dedykowany dla dachówki karpiówki. Długość krążyny jest zdefiniowana w przedziale od 2 do 12 metrów z gradacją co 50 cm. Kombi blok Wole Oko można wstawiać jedynie w modułach dach oraz dach konstrukcja. Jako kombi blok typu dach wstawiany jest na płaci dachu. Orientacja ustawienia konstrukcji Wolego Oka definiowana jest przez układ płaci oraz punkt środkowy krążyny. Za pomocą funkcji 7 system, 8 wstaw, 6 kamy dach aktywujemy kombi blok. Z niego wybieramy folder oko, następnie wolę oko 1:5 i wybieramy położenie. W oknie kombi blok na połaci odpowiedzialnym za wybieranie parametrów wolego oka w pierwszej sekcji, która daje użytkownikowi możliwość definicji położenia oraz gabarytów lukarny, w celu ułatwienia prac długość krążyny WL została ustandaryzowana. Użytkownik korzysta z rozwijanej listy. Wybiera tu długość pierwszej krążyny, której wartość została wyrażona w centymetrach. Kolejne parametry związane są z płacią dachu, na której została umieszczona lukarna. Kąt nachylenia NP determinuje poprawne dopasowanie lukarny do konstrukcji dachu. Kąt odchylenia grzbietu NG od płaci dachu jest jednym z kluczowych parametrów. Im mniejsza wartość, tym łagodniejsze przejście między lukarną a płacią dachu. Wytyczne dekarskie zalecają wartość poniżej 12 stopni. W celu ułatwienia procesu wstawiania kombi bloku lukarny Wolego Oka, linia okapu została przyjęta jako linia bazowa. Użytkownik wskazuje punkt na linii okapu, określa jej położenie po długości połaci. Parametr odsunięcia od okapu oka z kolei wyznacza położenie w kierunku okap-kalenica. Sekcja wymian określa przekrój elementu, z którego zostanie wykonany wymian oraz jego długość. Długość wymianu WWL ma wpływ na kształt lukarny. Poprawnie dobrana długość zagwarantuje estetyczny wygląd lukarny oraz ułatwi prace dekarskie. Elementy koszowe stanowią konstrukcję nośną do lukarny. Ich przekrój jest prostokątny i obrócony, dopasowany do płaci dachu. Krokwie podstawowe zostały umieszczone w 3 punktach, na grzbiecie oraz symetrycznie z lewej i prawej strony, w połowie długości. Podobnie jak elementy koszowe, wstawiane są zawsze. Krokwie środkowe to krokwie wypełniające pola między krokwiami stałymi oraz elementami koszowymi. Stosowane są przy dużych konstrukcjach. Użytkownik decyduje o ich ilości. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów wybieramy OK. Następnie wskazujemy połać, na której ma znajdować się nasza lukarna Wolego Oka. I w kolejnym kroku wskazujemy punkt względem okapu, w którym lukarna Wolego Oka będzie umiejscowiona. Następnie po wstawieniu konstrukcji lukarny Wolego Oka musimy wykonać kilka obróbek korygujących konstrukcję elementy dachu oraz elementów konstrukcji Wolego Oka. Po ich dokonaniu możemy wykonać zestawienia materiałów oraz rysunki wykonawcze i złożeniowe naszego dachu. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.